Audioteka.pl przedstawia Kinga Krzemińska i Krzysztof Komander, Sierżant Kaff. W rolach głównych Olaf Lubaszenko i Borys Szyc. Reżyseria Krzysztof Komander. Odcinek pierwszy. Incydent. 13 czerwca 2017. Londyn. Wezwano mnie o godzinie 12.47. Na miejsce przyjechałem o 14.53. Korki, deszcz i szwankująca skrzynia biegów w moim samochodzie nie pozwoliły mi dotrzeć wcześniej. Gdy parkowałem przed hotelem, uderzyła mnie myśl, że na zewnątrz nic nie zdradza tego, co się stało w środku. Po chodniku ludzie kręcą się jak zazwyczaj. Jakaś para kłóci się, komuś kierowca autobusu właśnie zatrzasnął drzwi przed nosem, starsza pani krzyczy nerwowo do swojego telefonu. Życie toczy się niby normalnie, ale dla kogoś właśnie się skończyło. I właśnie w tej sprawie zostałem wezwany. Wyłączyłem silnik i poszedłem w stronę drzwi wejściowych hotelu, gdzie czekało na mnie dwóch funkcjonariuszy. Dzięki nim trafiłem na piąte piętro, wprost pod pokój 513. Zapukałem, wszedłem i od razu zobaczyłem, że na niewielkim łóżku leży trup. Nie powinno mnie to zaskoczyć, bo od początku wiedziałem, do jakiego zgłoszenia jadę. W końcu z powodu trupa mnie wezwali, ale ten trup był jakiś dziwny. Nie taki, jakie spotykałem wcześniej. Miał gęste, czerwone włosy i ubrany był w wielokolorowy garnitur. Ręce, jak i resztę ciała miał poskręcane, jakby się strasznie wił przed śmiercią. Leżał na plecach i z miejsca, z którego na niego patrzyłem, czyli wejścia do pokoju 513, bardziej wyglądał na uśmiechniętego klauna niż człowieka, który nie żyje. Na moje oko doświadczonego śledczego nie wyglądało to ani na wypadek, ani na samobójstwo. Bo niby czemu ktoś, kto przebiera się za klauna, miałby się chcieć zabić? Do wyra przytwierdzony był srebrną taśmą izolacyjną. Moje doświadczenie zawodowe zdobyte podczas rozwiązywania 30 spraw, z czego 10 zakwalifikowałem jako bardzo trudne, od razu pozwoliło mi założyć, że chodzi o morderstwo. Bo facet raczej sam się do tego łóżka nie przykleił. Chciałem stanąć bliżej, żeby sprawdzić, czy moja intuicja mnie nie myli, ale uniemożliwiało mi to dwóch techników kończących zbieranie śladów. Panowie gawędzili sobie, nie zwracając na mnie najmniejszej uwagi. Pewnie mieli mi za złe spóźnienie, a może po prostu bardziej niż ja interesowały ich rozgrywane wczoraj wielkie londyńskie derby. Normalnie bym ich wyminął, ale w sieciowych hotelach tego typu trudno o mijankę w pokoju, zwłaszcza przy drzwiach. Tam zawsze jest wąski korytarz i brzydkie tapety, niby nowoczesne, a jednak przy bliższych oględzinach badziewne. Szczerze mówiąc, cały pokój wydał mi się brzydki. O zapachu, no nie wspomnę. Technicy skończyli i mogłem sam pogrzebać przy ciele. Obita morda, która wydawała mi się jakoś znajoma, i kilka ran kłutych, rozsianych po klatce piersiowej. Pomyślałem wtedy, że oto rozpoczęła się sprawa, która, miejmy nadzieję, okaże się 31. rozwiązaną w mojej karierze i niewykluczone, że 11. zakwalifikowaną jako bardzo trudna. Z bliska czerwone włosy okazały się peruką. Mimo przebrania typ wyglądał na zadbanego, a jego dłonie zdradzały, że fizycznie nie przepracował w życiu ani jednego dnia. Na podłodze próżno było szukać śladów krwi, które teoretycznie mógł zostawić zabójca. Tak naprawdę nie było żadnych śladów, czyściutko jak w naszym policyjnym prosektorium, nie licząc odcisków palców, które pewnie pozwoliłyby oskarżyć połowę obsługi hotelowej, ale nie sprawcę. W toalecie również nie znaleźliśmy niczego godnego uwagi. Nie mając lepszego pomysłu, zabrałem ze stoliczka nocnego portfel ofiary w celu ustalenia tożsamości. Nie wiedzieć czemu nikt wcześniej tego nie zrobił. Pomyślałem o rodzinie Denata, która zapewne jeszcze o niczym nie wie. W portfelu znalazłem pieniądze, karty kredytowe oraz jakieś nieistotne papierki i dowód osobisty. Twarz faceta z dokumentu usilnie próbowała się nie uśmiechać. Sympatyczny gość, lat 48. Godfrey Ablewhite.
Coś mi to nazwisko mówiło, ale dla pewności zapytałem techników, którzy skończyli pracę i pakowali swoje graty. Obaj kojarzyli nazwisko z wiadomości prasowych, ale z powodu kretyńskiego przebrania trudno było rozpoznać Denata. Pan Abel White, nim go zasztyletowano, znany był w całym kraju ze swojej działalności dobroczynnej. Urządzał bale charytatywne i co jakiś czas pokazywał się w telewizji. To jeden z tych gości, którzy mają furę pieniędzy, ale nie do końca wiadomo skąd. Widzisz ich wtedy, kiedy obdarowują potrzebujących, bo bardzo im zależy, żebyś widział, jak to robią. Pamiętam, że kilka lat temu ten jegomość był w głównym wydaniu wiadomości przy okazji ogólnokrajowej zbiórki pieniędzy na rozbudowę szpitala dziecięcego w północnym Londynie. To była akcja, za którą ludzie w Anglii go pokochali. Pewnie za rok lub dwa wziąłby udział w wyborach. Może nawet piastowałby jakiś ważny urząd. Gdy przeszło mi to przez myśl, strój klauna wydał mi się nagle żałosnym przebraniem. Niemniej tak ubrany mógłby wyglądać intrygująco na plakatach wyborczych. Dobraliby jakieś dobre hasło wyborcze w stylu kandydat, który nie udaje, kim jest, albo zmienię ten cyrk i miałby wygraną w kieszeni. Moje rozważania niespodziewanie przerwała skoczna melodyjka dochodząca z kieszeni marynarki pana Abel White'a. Wymieniłem porozumiewawcze spojrzenie z technikami i milcząc podjęliśmy decyzję, że to ja odbiorę. Niestety podczas próby wyjęcia telefonu przykleiłem się do tej cholernej taśmy izolacyjnej i nie zdążyłem odebrać. Zauważyłem za to, że do pana Abel White'a kilka razy próbowała dodzwonić się mama. Przecisnąłem się przez korytarz między funkcjonariuszami stojącymi przy drzwiach, by na osobności poinformować tę biedną kobietę o tym, co się stało. Takie rozmowy nigdy nie są przyjemne, ale ta pani nieco mnie zaintrygowała. Na marginesie dodam, że jestem zwolennikiem krótkiej formy w takich sytuacjach. Nie ma się co rozgadywać. Oznajmiłem jej w żołnierskich słowach, że pan Abel White został zasztyletowany. Ale reakcja pani Abel White dała mi do myślenia, bo usłyszałem i tu cytuję: mam dość waszych cholernych dowcipów! Wymyślcie coś lepszego! Po czym trzasnęła słuchawką. Z tego wywnioskowałem, że dodzwoniłem się na telefon stacjonarny, bo komórką raczej trzasnąć się nie da. Mój drugi wniosek był taki, że może Abel White'owie mają jakichś wrogów. Albo dzieciaki bawią się tak samo jak za moich szczenięcych lat i wykonują głupie telefony do starszych ludzi. Postanowiłem, że wyślę pani Abel White formalne zawiadomienie o śmierci syna, no wtedy powinna uwierzyć. Nie zastanawiając się już dłużej nad tą kwestią, wróciłem do mojego śledztwa. No bo trzeba by się zastanowić, kto zabił pana Abel White'a, dziurawiąc go jak durszlak. A do tego będzie mi potrzebna jakaś poszlaka. Odwróciłem się więc w stronę pokoju w nadziei jej znalezienia. Technicy dalej pakowali sprzęt w wąskim przejściu przy drzwiach, co sprawiło, że nie chciało mi się wracać do pokoju. Swoją pracę rozpocząłem więc od rozmowy z obsługą hotelu. Wszyscy sprawiali wrażenie lekko otępiałych. Menedżer hotelu jeszcze się nie pojawił i nikt nie wiedział, do kogo mnie skierować. Rozmówcę wybrałem więc sobie sam. A moje kryterium było bardzo proste. Kierowałem się tym, kto wyglądał na choć odrobinę przytomnego. Młody recepcjonista, którego zagadnąłem, zabrał mnie na zaplecze. Po dłuższej pogawędce na temat tego, kto był, a kogo nie było na ostatniej zmianie, przeszliśmy do mojego ulubionego tematu, czyli monitoringu. Okazało się, że kamery zainstalowane na każdej ścianie hotelu są kompletnie bezużyteczne. Służą wyłącznie za podgląd i z powodu oszczędności wprowadzonych przez menedżera nie mają funkcji nagrywania. O, specjalnie mnie to nie zaskoczyło. Zdążyłem się już przyzwyczaić. Ludzie mają do technologii duże zaufanie i pokładają w niej duże nadzieje, a ja jestem tradycjonalistą. Technologia jest omylna, zabiera czas i pieniądze i bardzo często nie działa tak, jak powinna. Dlatego zawsze wszystko zapisuję w moim czarnym notesie. I nie muszę chyba dodawać, że nikt nie widział ani nie słyszał niczego podejrzanego. Nie pozostało mi więc nic innego, jak poprosić recepcjonistę o wydruk listy gości.
Ludzi, którzy opuścili hotel przed moim wyjazdem, przesłucham niebawem, choć czuję, że to nic nie da. W drodze powrotnej do pokoju numer 513 trafiłem na całkiem ładną sprzątaczkę. Jednak gdy tylko ją zapytałem o pana Abel White'a, dziewczyna rozpłakała się i pobiegła przed siebie. Wróciłem do pokoju, przed którym czekali już panowie od transportu zwłok. Obiecałem, że za chwilę oddam im pana Abel White'a, jeszcze tylko odbędę z nim krótką męską pogawędkę. Liczyłem, że mój żarcik wzbudzi chociaż cień uśmiechu. Niestety przeceniłem ich poczucie humoru. Gdybym miał taką robotę, pewnie też nie byłoby mi do śmiechu. Wszedłem do 513. Rozejrzałem się ostatni raz. Podczas mojej godzinnej nieobecności nic się tu nie zmieniło i dalej żaden szczegół nie przykuwał mojej uwagi. Już miałem się poddać i wyjść, ale coś mnie tknęło, żeby przeszukać wszystkie szafki, nim zrobi to kolejna grupa techników. Szczerze mówiąc, zawsze przeglądam zawartość szafek, szuflad i zakamarków, gdy tylko przyjdzie znaleźć mi się w jakimś hotelu. Głęboko wierzę, że któregoś dnia odkryję niesamowity skarb pozostawiony tam przez poprzedniego gościa. I za każdym razem, gdy mi się to nie udaje, przeklinam sprzątaczki, podejrzewając, że to one mnie ubiegły. W tym wypadku to ja byłem górą. Bo gdy tylko odkryto ciało pana Abel White'a, wszystkim zakazano wstępu do pokoju. W szafkach znalazłem łącznie 2 funty, zapalniczkę, jednorazową szczotkę do ubrań i kwitek z banku Barclays. Wszystkie te szpargały przekazałem do depozytu policyjnego. Muszę przyznać, że byłem nieco zawiedziony tym znaleziskiem. Oczekiwałem czegoś bardziej spektakularnego. Nie pozostało mi nic innego, jak oddać ponurakom ciało pana Abel White'a. Przy wyjściu z hotelu czekały już pierwsze ekipy telewizyjne, które nie odejdą, dopóki ponuraki nie odkleją pana Abel White'a od łóżka i nie wystawią go wprost przed obiektywy kamer. Nie mogę czytać wypocin tego idioty. Kaw! Tak, panie komendancie? Akurat przechodziłem obok. Przecież widzę, że warujesz tu od godziny. Podejdź tu. Może lepiej nie. Czemu kaw? Bo znowu pan będzie czymś rzucał i... Będę rzucał, bo piany na pysku dostaję od tych głupot, które wypisujesz, debilu ty. Masz jakichś świadków? Ale jeśli skończy pan czytać mój raport... Masz mi tylko odpowiadać tak lub nie, zrozumiano? Tak. Znaczy masz świadków? Znaczy nie. No tak było na to, że zrozumiałem. Poszlaki. No niestety nie. To może zamiast snuć bezsensowne rozważania o tym, jak trup jednego z największych filantropów w Anglii wyglądałby na plakatach wyborczych, ruszysz dupę do depozytu, weźmiesz ten kwitek bankowy i dowiesz się, co w tym banku było. A to jest bardzo dobra wskazówka, panie komendancie. Ja wiem, że to jest dobra wskazówka. Z trzeciej strony podręcznika do prowadzenia dochodzenia. Możesz odejść. Tak jest. I kaw? Tak, panie komendancie. Masz pisać krótko i na temat. No ale widzi pan, panie komendancie. To jest rozkaz, a nie prośba. Do rzeczy, do rzeczy. Notatka służbowa, 14 czerwca 2017, Londyn. Drogi komendancie, w nawiązaniu do naszej ostatniej rozmowy chciałem jeszcze raz wyjaśnić sprawę formy moich raportów. Owszem, mam świadomość, że nikt nie ma czasu tego czytać oraz, że tak nie wygląda raport, ale jako śledczy mam też na koncie 30 rozwiązanych spraw, z czego 10 zakwalifikowanych jako wyjątkowo trudne. Jeśli więc pan się nie obrazi, nie będę zmieniał swoich przyzwyczajeń na stare lata i nie będę ograniczał potoku swoich myśli, bo pomaga mi się on skupić. Niemniej dziękuję za zaopatrzenie mnie w niezbędne do dalszej pracy sugestie, bo istotnie po ponownym przejrzeniu skarbów znalezionych w pokoju hotelowym, najbardziej zainteresował mnie kwitek bankowy. Zawsze wierzyłem, że z paragonów i kwitków można odtworzyć życie każdego człowieka. Nie pomyliłem się. Może nie tyle odtworzyłem całe życie pana Abel White'a, ale odkryłem bardzo istotny fakt z ostatnich godzin jego egzystencji. No, kto wie, czy nie decydujący. Mały papierek zdradził mi, że pan Abel White kilka godzin przed śmiercią odebrał depozyt bankowy. Moje kroki skierowałem w stronę oddziału banku, z którego podjęto depozyt. Jak się okazało, z bankiem to wcale nie taka łatwa sprawa.
Absolutnie nikt nie chciał ze mną rozmawiać. Odsyłano mnie od kierowników, przez dyrektorów, naczelników i z powrotem do okienek kas. Wyciągnięcie odznaki tylko pogarszało sprawę. Wszyscy zasłaniali się procedurami, zasadami, tajemnicą służbową i z nikim nie dało się po ludzku porozmawiać. Poproszono mnie nawet o podążanie drogą oficjalną. Stąd też moje niedawne podanie o nakaz w tej sprawie. Czekam na pozytywne rozpatrzenie wniosku przez prokuraturę, a do tego czasu zajmę się innymi sprawami, choć przyznam, że ta zaintrygowała mnie najbardziej. Raport z dochodzenia w sprawie zabójstwa Godfreya Abelwhite'a. 17 czerwca 2017. Może zabrzmi to nieskromnie, ale właśnie w sprawie kwitka nie pomyliłem się ani o milimetr. Proszę sobie wyobrazić, że ponowna wizyta w banku już z oficjalnym pismem z prokuratury przyniosła o wiele lepsze rezultaty. Od początku było dużo sympatyczniej. Poczęstowano mnie kawą, zaproszono do pokoju konferencyjnego, zorganizowano wafelki i kierownika, z którym mogłem porozmawiać. I co się okazało? Otóż nasza zasztyletowana ofiara, pan Abelwhite Godfrey, w dniu morderstwa odebrał depozyt o wielkiej, wprost niewyobrażalnej wartości. Długo nie chciano mnie wtajemniczyć w jego zawartość, ale mam swoje sposoby i wrodzony spryt. Teoretycznie pracownicy banku nie wiedzą, co klienci chowają w skrytkach, ale wystarczy, że trafi się jakiś ciekawski pracownik, a ten kierownik dokładnie na takiego wyglądał. Dzięki wspomnianemu wcześniej wrodzonemu sprytowi przekonałem kierownika, by zdradził ów sekret. Okazało się, że zdeponowanym dobrem był żółty diament, występujący w świecie jubilerów pod nazwą kamień księżycowy. Ciekawe jest to, że kamień ten nie był własnością pana Abelwhite'a. O tym jednak za chwilę. Jak już wiadomo, diamentu w pokoju hotelowym nie znalazłem. Albo możemy mieć tu do czynienia z motywem rabunkowym, albo kolejny już raz ubiegły mnie te przeklęte sprzątaczki. Wracając do tego, co ustaliłem w banku. Kamień został zdeponowany niecały rok temu. Dokładnie 23 października o godzinie 11:37 przez niejakiego pana Lukiera. Sprawdziłem w bazie danych. Pan Lukier nie istnieje. Przynajmniej nie pod nazwiskiem, jakie podał. Wróciłem z tym do banku. Pracownicy byli zaskoczeni tym, że komuś udało się przejść proces rejestracji, pomimo podania im nieprawdziwych danych. Tradycyjnie nie byłem tym zaskoczony. Myślę, że od tej pory bank, wiedząc, że jestem w stanie wykazać słabość zabezpieczeń i procedur weryfikacyjnych, nie będzie chciał ze mną współpracować. Dlatego postanowiłem skupić się na samym diamencie. Tak się złożyło, że w ubiegły weekend przypadały moje dni widzenia się z synem. Jak wiadomo, mój chłopak jest cichy, mało gada. Chyba ma to po mnie, bo też nie lubię gadać. Jego matka gada za nas dwóch. Uciekłem przed nią w pracę. Młody uciekł do internetu i z dumą muszę przyznać, że obsługa sieci to coś, w czym jest naprawdę dobry. Jako że nie mieliśmy o czym rozmawiać i nie odzywaliśmy się do siebie przez dwa długie dni, postanowiłem poprosić go o pomoc przy zdobywaniu informacji na temat diamentu. Zostawiłem mu kilka zadań, a sam pojechałem do sklepu. Podczas gdy robiłem zakupy na nasz męski wieczór, on dowiedział się, że wszystkie klejnoty, droższe od przeciętnej klasy samochodu, są rejestrowane. Podczas gdy wybierałem film, który mieliśmy obejrzeć razem wieczorem, on znalazł informację, że kamień księżycowy w XIX wieku został skradziony z indyjskiej świątyni, najprawdopodobniej przez stacjonujące tam angielskie wojsko. Kiedy szykowałem kolację, on ustalił, do kogo trzeba się zgłosić, by dowiedzieć się, gdzie ostatnio kamień się znajdował. Potem, gdy wrócił do matki, zrobiło się trochę pusto, dlatego postanowiłem zweryfikować informacje zdobyte przez niego w internecie. Przede wszystkim musiałem ustalić, do kogo klejnot należał, zanim trafił do depozytu. Na ulicy Britton pod numerem 45 mieści się Stowarzyszenie Rzeczoznawców Jubilerskich. Według wskazówek juniora, to tam powinienem rozpytywać o kamień księżycowy.
Bardzo długo czekałem, najpierw na korytarzu, potem w sekretariacie. Gdy już wyjaśniłem, że nie chcę się zapisać na kurs dla rzeczoznawców, tylko zasięgnąć opinii, odesłano mnie do jakiejś kanciapy, w której spędziłem kolejne 40 minut. Zdenerwowany chciałem już wracać do domu, ale w końcu do pokoju wtoczył się ogromnych rozmiarów jubiler. Tembr jego głosu i wiedza w zakresie kamieni szlachetnych sprawiły, że od razu się uspokoiłem. Pan jubiler uraczył mnie wiedzą, jak powstają diamenty, zarówno te naturalne, jak i syntetyczne. Opowiedział też, na jakiej podstawie się je wycenia, a nawet pobiegł po jeden z mniejszych okazów, który wykorzystują do szkolenia przyszłych rzeczoznawców. Pan jubiler spoważniał dopiero wówczas, gdy zacząłem wypytywać go o kamień księżycowy. Oprócz zbędnych informacji, których nie będę tutaj przytaczał ze względu na polecenie służbowe, udało mi się ustalić, że aktualną właścicielką kamienia jest niejaka Rachela Werinder. Kobieta ma 22 lata i wraz z rodziną mieszka w luksusowej posiadłości niedaleko Akfield. Werinderowie to stary, arystokratyczny ród, o którym, szczerze mówiąc, nie chciało mi się na razie czytać w internecie. To, co dla nas najważniejsze, to fakt, że cały świat jubilerski, uosobiony w postaci pana jubilera, głęboko wierzy w to, że kamień znajduje się w domu państwa Werinderów. Ja z kolei wiem, że kamienia księżycowego od prawie roku tam nie ma. Pytanie, czy pan Godfrey odwiedził bank na prośbę właścicielki klejnotu? Czy też może stoi za tym jakaś tajemnica? Intuicja i wrodzona ciekawość nakazują mi odwiedzić rodzinę Werinderów. W tym celu będą mi potrzebne magiczne nakazy, które otwierają wszystkie drzwi. Niniejszym zwracam się z uprzejmą prośbą o dostarczenie mi rzeczonych dokumentów. Kaw, nie dostaniesz ode mnie żadnych dokumentów. Ale panie komendancie, bez nich nie ruszę dalej z moją 31 sprawą. Może być i 331. A wiesz, dlaczego ci ich nie dam? Bo chce pan sam rozwiązać tę sprawę i mieć 178 rozwiązanych spraw? Nie, Kaw. Nikt normalny nie liczy wszystkim funkcjonariuszom dochodzeń. Nie dam ci tych dokumentów, bo przysłali mi wczoraj z banku takie oto maleństwo. Wiesz, co to jest? Wyciąg z konta? Nie, Kaw. Słuchaj. Zwracamy się z oficjalną skargą dotyczącą zachowania sierżanta policji miasta stołecznego Londynu, posługującego się legitymacją bla bla bla, w dniu bla bla bla, sierżant Kaw został przyłapany na bezprawnym przeszukiwaniu biurka dyrektora działu depozytów, kiedy ten wyszedł z gabinetu, by poprosić sekretarkę o kawę. Następnie zastraszył rzeczonego dyrektora aresztowaniem, jeśli ten nie wyjawi mu zawartości skrytki numer 1245. Sierżant Kaw posunął się do założenia kajdanek dyrektorowi działu i zaszantażowania go umieszczeniem zdjęcia dokumentującego bezprawne aresztowanie w mediach społecznościowych. W ten sposób sierżant Kaw pozyskał poufne informacje bankowe, których upublicznienie wystawi na szwank dobre imię naszej instytucji. Oczekujemy wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji dyscyplinarnych w stosunku do sierżanta Kawa. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I co na to powiesz, Kaw? Co? Słucham. Po pierwsze, cel uświęca środki, panie komendancie. A po drugie, mój telefon to 15-letnia Nokia, więc raczej niczego nie umieszczę w internecie, o robieniu zdjęć nie wspominając. Czyli pracownicy największego banku w Anglii kłamią. To chyba nie byłby pierwszy raz, kiedy pracownicy sektora finansowego mijają się z prawdą. Czyli nikomu nie groziłeś? Myślę, że mamy ważniejsze rzeczy na głowie, na przykład zabójstwo jednego z największych filantropów w Anglii, jak sam pan to niedawno ujął. Czasem nie wiem, Kaw, czy jesteś idiotą, czy ukrytym geniuszem. Odcinek drugi. Zwiat. Raport z dnia 18 czerwca 2017. Akfield, Londyn. Dzięki mojej nieugiętej determinacji i sile charakteru już następnego dnia po oficjalnej naradzie z panem komendantem jechałem do rezydencji Werinderów, którzy to oficjalnie wciąż byli w posiadaniu kamienia księżycowego.
Czułem, że na wysokości Crowley trzeba było odbić w lewo, ale nawigacja upierała się, że powinienem wybrać inną drogę. Przeoczyła tylko fakt, że zalecana trasa będzie przebiegać przez szutrowe bezdroża, czyhające tylko na to, by doszczętnie zepsuć mój już i tak zepsuty samochód. Wlokłem się więc tą szutrową drogą, snując czarne scenariusze i oczywiście nie pomyliłem się. Po kilku minutach jazdy po mojej skrzyni zostały wspomnienia i kilka leżących w piachu zębatek. W odwecie za skrzynię wdeptałem nawigację w piach. Nie przyniosło mi to ulgi, natomiast zdecydowanie utrudniło dalszą podróż. Na tym zadupiu kompletnie straciłem orientację. Z pomocą przyszła mi mojej świętej pamięci matka. Koniec języka za przewodnika. Tak zawsze mawiała, gdy gubiliśmy się w jakimś miejscu, po czym zagadywała pierwszą napotkaną osobę i na ogół udawało nam się wyjść cało z opresji. Postanowiłem znaleźć jakiegoś człowieka, co jak wiadomo nie jest łatwe na kompletnym odludziu. Nie to, żebym wierzył w siły nadprzyrodzone, ale to chyba duch mojej matki musiał zadziałać. Bo nie dość, że szybko zauważyłem nadjeżdżający pojazd, który okazał się holownikiem, to jeszcze jego kierowca zgodził się mi pomóc. Poczciwy starszy typ, wyglądem przypominający zaniedbanego Shona Connery'ego, oglądnął furę z każdej strony, po czym obiecał zająć się zarówno nią, jak i mną. Podwiózł mnie do najbliższego otwartego pubu o wdzięcznej nazwie Pod Topielcem, gdzie trud poranka miałem nadzieję przepłukać dwoma małymi piwami. Sean nie mógł się napić ze mną, bo miał jeszcze jakąś pilną sprawę do załatwienia, a ja nie naciskałem, licząc na to, że im szybciej wróci, tym szybciej podwiezie mnie wprost do państwa Beringerów. Nie chcąc tracić czasu, postanowiłem wypić rzeczone piwa, zjeść orzeszki i wypytać miejscowych o rodzinę, z którą miałem się spotkać. Niestety musiałem zmodyfikować mój plan, gdyż w drzwiach wejściowych minąłem się z lecącym bezwładnie ciałem krótko ostrzyżonego osiłka. Ze środka knajpy spoglądało na mnie kilka par oczu, które należały do mężczyzn słusznej postury. Wyczułem, że wszyscy czekają na mój ruch. Sądząc po przewróconych stolikach, potłuczonych butelkach i kilku nieprzytomnych mięśniakach leżących tu i ówdzie, wydedukowałem, że trafiłem na finał spektakularnej bijatyki. Głupio było się odwrócić i odejść. Wyszedłbym na tchórza, a Sean Connery nie wiedziałby, gdzie po mnie przyjechać. Wytrzymałem więc napór zaczepnych spojrzeń i dziarskim krokiem wszedłem do środka. Wiadomo, że najlepszą obroną jest atak. Więc krzyknąłem w stronę barmana i zamówiłem kolejkę dla wszystkich. Było to zagranie taktyczne najwyższych lotów. Zamiast udowadniać swoją siłę fizyczną, wykazałem się siłą intelektu. Co ważniejsze, od tej chwili stałem się królem Topielca. Mogłem więc gadać z każdym, bo każdy chciał gadać ze mną. Natychmiast dowiedziałem się, że bójka była kontynuacją zagorzałej dyskusji na tematy migracyjno-polityczne. Jedni twierdzili, że przyjezdni to przekleństwo, drudzy, że zbawienie. Ci, którzy stracili przez imigrantów pracę, uważali, że to zagrożenie, a ci, którzy zyskali dzięki nim tanich pracowników, mieli zdanie przeciwne. Jedni i drudzy trzymali się swoich argumentów jak pijany płotu i nikt nie chciał ustąpić. Ja zachowałem się jak ten Piłat. Umyłem ręce od sporu, który mnie nie dotyczył, zajadałem fistaszki i sącząc swoje piwo, wypytywałem pomalutku o Beringerów. Okazało się, że wszyscy znają tę rodzinę. Choć ciężko było usłyszeć coś pochlebnego na ich temat. Mało kto lubi ludzi, którzy nie robiąc nic, posiadają wielkie pieniądze. W zasadzie takich, którzy coś robią i posiadają wielkie pieniądze, też mało kto lubi. Chyba, że są piłkarzami. Jak jednak ustaliłem, nikt z rodziny Beringerów piłkarzem nie był. Ot i cała tajemnica wszechobecnej do nich niechęci. Na koniec dosiadł się do mnie barman. Zapytał, czy wiem, dlaczego wszyscy tak obrażają rodzinę Beringerów. Wiedziałem, ale postanowiłem nie dzielić się z barmanem swoją teorią o niedoborze piłkarzy w rodzinie Beringerów przy jednoczesnym nadmiarze pieniędzy i oznajmiłem, że chętnie się dowiem, jakie są jego teorie, bo czułem, że chce się ze mną czymś podzielić. Nie pomyliłem się ani o milimetr. Barman bowiem bardzo chętnie opowiedział mi o strachu,
który Werinderowie od lat wzbudzali w okolicy. To dziwna rodzina, pełna tajemnic. Nie wiadomo, czym się zajmują.